Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na przypowieść o Synu Marnotrawnym z nieco innej perspektywy, żebyśmy zobaczyli, jakie skutki może przynieść dziejące się w naszym życiu zło. Pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj o dobrze nam znanej przypowieści, przypowieści o synu marnotrawnym. I taka próba spojrzenia na tę przypowieść, może też z naszego punktu widzenia. Bo niejednokrotnie my sami jesteśmy tak jak ten syn marnotrawny: odchodzimy od ojca, upadamy, grzeszymy, wracamy. Jakie skutki w naszym życiu. Może przynieść dziejące się zło, czy Bóg chce tego zła, a może chce tylko skutków dziejącego się w naszym życiu zła. Posłuchajcie komentarza księdza Tadeusza Dajczera. Niezwykła miłość Boga do grzeszników i poską pedagogię wobec nas ukazuje przypowieść o synu marnotrawnym. Jeżeli twoja wiara stanie się letnia i bez wyrazu, Bóg może dopuścić, że upadniesz. Bóg nie chce zła, ale może chcieć jego skutków, ponieważ skutki zła niosą łaskę, niosą wezwanie do nawrócenia. Na przykładzie syna marnotrawnego widać to bardzo wyraźnie. W Chrystusowej przypowieści jest ojciec, który kocha, i jest dwóch synów, którzy nie kochają. To, że starszy syn nie kocha ojca, widać wyraźnie pod koniec przypowieści, kiedy ujawnia się jego impertynencja wobec ojca i zazdrość wobec brata. Nie kocha ojca również młodszy syn, który opuszcza go przecież nie na jakiś krótki czas, ale na zawsze. Ojciec, choć mógł przeciwstawić się odejściu syna, nie robi tego. Pozwolił mu wziąć swoją część i odejść, bo przecież do miłości nikogo nie można zmusić. Wiemy, jakie były skutki odejścia syna z domu ojca. Wiemy, że upadał coraz niżej. Że było mu coraz ciężej. W naszym komentarzu możemy próbować dociec pewnych elementów nieukazanych wprost w przypowieści. Możemy na przykład założyć, że ojciec dowiedział się poprzez swoje sługi, co dzieje się z jego młodszym synem. Że przymiera głodem, nie ma gdzie mieszkać i że wręcz poniewiera się. I załóżmy, że ojciec, chcąc oszczędzić synowi takiego losu i takiego sponiewierania, Posyła do niego sługę, jawnie czy potajemnie, z sakiewką pieniędzy, co umożliwia synowi normalne życie, ale też i powrót do życia rozwiązłego. Czy tego rodzaju pomoc, której ojciec mógłby stale udzielać, spowodowałaby kiedyś powrót syna? Wszystko zdaje się wskazywać, że nie. Oznacza to, że ojciec, kochając syna. Nie powinien osłaniać go przed złymi skutkami jego własnych czynów, pomimo bólu ojcowskiego serca. W wyniku zła, które popełnia syn marnotrawny, ukrzyżowane są dwie osoby: ojciec z powodu bólu nad poniewierką i upadkiem syna, oraz sam syn na skutek własnych upadków. Kochający syna ojciec powinien jednak czekać, nawet jeśli jest to związane z ryzykiem, czekać aż zło dopełni swej miary i zaczną działać jego skutki. To właśnie skutki zła, oddziałując na miłość własną syna, skłoniły go do powrotu. Wiemy, że przyszedł taki moment, kiedy miara zła dopełniła się, kiedy upadek syna był już nie tylko upadkiem moralnym w całej swojej głębi, ale również doszło do największego pohańbienia. Pragną one napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, a świnie w przekonaniu mieszkańców Palestyny były zwierzętami nieczystymi. Jest to więc symbol samego dna upadku. Już nie mogło być gorzej. I wtedy zaczęły działać skutki zła. Synowi było już tak źle, że przyszła mu zimna, wykalkulowana refleksja, iż warto wrócić do domu ojca. Ponieważ ojciec był lepszy dla swoich sług i najemników niż pan, u którego on służył. To nie miłość do Ojca zadecydowała o powrocie syna marnotrawnego, a jedynie zwykła, wyrachowana miłość własna, zimna kalkulacja, że będzie mu lepiej, nie Ojcu, a jemu będzie lepiej. Dopiero wtedy, kiedy zobaczy Ojca wybiegającego mu naprzeciw, kiedy zobaczy w oczach Ojca łzy radości. Kiedy znajdzie się w jego ramionach, a następnie zostanie ubrany w najpiękniejszą szatę, otrzyma pierścień i zobaczy, że ojciec przygotowuje dla niego ucztę, będzie szansa, że syn odkryje miłość ojca. Tak więc skutki zła mogą być związane z łaską. Bóg może ich chcieć, aby one doprowadziły nas do nawrócenia. Czasami tylko upadek i związane z nim cierpienie, zdolne są wstrząsnąć człowiekiem i skłonić do nawrócenia. Zło w swych skutkach staje się wtedy szczęśliwą winą. Niełatwe to słowa. Niełatwe to słowa, szczególnie kiedy sami doświadczamy zła, grzechu, upadku i wcale nie jest tak łatwo się podnieść, wcale nie jest tak łatwo zerwać z grzechem. I jest nam na pewno na pewno w grzechu niedobrze. Nie wiem, czy czujemy się tak jak ten syn marnotrawny, czy gorzej, czy, czy w ogóle można porównywać jakiś stan wewnętrzny, który przeżywamy z powodu jakiejś słabości grzechu. Ale na pewno, na pewno jest tak, że zawsze możemy wrócić do domu Ojca. Na pewno jest tak, że, że kiedy doświadczymy tej miłości Bożej. Kiedy, kiedy uwierzymy w tę miłość Pana Boga, to z pewnością będziemy chcieli wrócić. Będziemy chcieli rzucić się w ramiona Ojca. Tak, czasami Bóg chce, żeby zło dziejące się w naszym życiu zaowocowało naszym nawróceniem. Być może też patrzymy na życie naszych najbliższych. Może też boli nas serce, tak jak bolało serce tego Ojca, od którego Syn odszedł. Czasami jest to ryzyko, czasami jest to ból. Ale miłość cierpliwa jest. Miłość cierpliwa jest. Pewne takie osoby, które pobłądziły, które odeszły, trzeba otoczyć wielką miłością. Ale, tak jak napisał ksiądz Dajczer w tym komentarzu, trzeba też niekiedy poczekać, aż zło zacznie przynosić skutki. Tak jak tutaj czytaliśmy, skutki zła mogą być związane z łaską. Bóg może ich chcieć, aby one doprowadziły nas do nawrócenia. Czasami tylko upadek i związane z nim cierpienie zdolne są wstrząsnąć człowiekiem i skłonić do nawrócenia. Zło w swych skutkach staje się wtedy szczęśliwą winą. Obyśmy tego nie doświadczali. Obyśmy tego nie doświadczali, abyśmy zawsze byli blisko Pana Boga i, 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 i byśmy, że tak powiem, na własnej skórze nie musieli doświadczać skutków zła. Tego Wam z całego serca życzę. Kochajmy Pana Boga, otwierajmy się na Jego miłość i troszczmy się również o siebie nawzajem. Wszystkiego dobrego z Pana Bogiem. Dobrej nocy.